Słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, witam i dobry wieczór. Witam w kolejnym odcinku podcastu Słuchaj Gier, czyli oficjalnego podcastu GameMusic.pl. Z tej strony wita was Paweł Dębowski, a z drugiej strony... Kłania się jak zawsze Mariusz Borkowski. Tak jak obiecałem, kłaniam się, witam, i to witam widać. Serdecznie. I to widać, bo mam ciebie na kamerce, więc potwierdzam, Mariusz się ukłonił, czyli spełniłeś marzenie wszystkich. Szczególnie swoje, tak. Eksperymentujemy. Dzisiaj eksperymentujemy, jak widać, nagrywamy swoje piękne twarzyczki na kamerkach. Nie wygląda to dobrze, już teraz mogę powiedzieć. I cóż jeszcze mogę dodać? Cały czas eksperymentujemy, cały czas się bawimy, cały czas zapraszam również nowych gości do naszego podcastu. O czym, Mariusz, rozmawialiśmy w ubiegłym tygodniu? O, słuchajcie, piękny odcinek mieliśmy, bo dziesiątka już VR. Rozmawialiśmy o VR-ze, mówiliśmy o muzyce do gier VR-owych z udziałem naszych wspaniałych gości, między innymi serdecznie pozdrawiamy z tego miejsca Ryszarda Chojnowskiego, Aka Grysław i Piotra Surmacza. Bardzo was ciepło serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy, że mogliście się z nami, z naszymi słuchaczami, słuchaczkami podzielić wiedzą na temat muzyki do VR-ów. Dokładnie. I o grach. Bardzo serdecznie dziękujemy naszym gościom i zapraszamy nowych gości. Również w przyszłym tygodniu będziemy mieli specjalnych wysłanników. Tak, bo będzie wyjątkowy temat. Kolejny temat, tak, to będą wysłannicy Imperium Zjednoczonego. A temat będzie niezwykły, ale o tym kiedy indziej, nie będziemy zdradzać dużo. Mario, tradycyjnie pytanie do ciebie. Co tam u ciebie słychać? Piękny tydzień. Do mnie dotarły płyty z Black Screen Records. Tutaj serdeczne pozdrowienia dla wydawnictwa Black Screen Records. I zacznę może, bo to teraz będziemy nagrywali wideo, no to możemy pokazywać już tak naprawdę z Pawłem, co tam w nasze łapki trafiło. Tak więc pierwszy soundtrack, pierwsza muzyka to jest Paradise Killer, original soundtrack Barry'ego Toppinga, aka Epoch. No i cóż ja mogę powiedzieć o samej muzyce? No... Powiem tak, stylistyką muzyka nawiązuje do złotej ery elektrodysko z lat 80. i jest takim dużym naciskiem na melodie nawet pochodzące z japońskich oper mydlanych. Tak więc jeżeli część z was kojarzy, jak ta muzyka w tamtym okresie wyglądała, no to możecie sobie tutaj wyobrazić faktycznie, jak ta muzyka będzie brzmiała. Prawdopodobnie pod filmem, jeżeli oglądacie nas na YouTubie, to pod filmem znajdziecie adres, bo też trzeba pamiętać o tym, że możecie nas słuchać na Spotify, na SoundCloudzie oraz na Apple Podcast. I oprócz tego na YouTubie tutaj będziemy starali się z Pawłem pokazywać, też mówić o tej muzyce i może uda nam się coś wrzucić, żebyście mogli posłuchać. Natomiast wracając do samej płyty, no to tak jak powiedziałem, jest to lata 80, muzyka dyskotekowa, zaś sama gra ma takie powiedzmy elementy produkcji przygodowych z możliwością wielu zakończeń, w których staramy się rozwikłać tajemnicę morderstw na oderwanej od rzeczywistości wyspie. Tak więc muzykę szczególnie polecam miłośnikom dyskotekowych rytmów. Druga płyta to jest, powiem wam tak, to ja na nią też bardzo długo czekałem. To jest Little Orfeusz. Yes. Orfeusz, tak jest. Tak jest. No i co? Co ja mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że bardzo się cieszę z tej płyty, ponieważ w minionym roku było to dla mnie wielkim zaskoczeniem, jak tak niepozorna gra posiadała bogate w melodie utwory, a nagrane przy udziale niewielkiej orkiestry symfonicznej. Gra na chwilę obecną jest tylko dostępna na Apple Arcade
I sądzę, że jeżeli ktoś z naszych tutaj widzów bądź słuchaczy ma możliwość, to serdecznie zachęcam do ogrania tej gry, szczególnie ze względu na muzykę. No i cóż, sama muzyka, no to jest zbiór utworów opowiadający historię naszego głównego bohatera, który jest astronautą i finalnie samotnie podróżuje po bezkresach takiego wnętrza Ziemi. No i co? Świetny powrót mojej ulubionej osobiście kompozytorki, czyli Jessica Carey, a przy udziale Jima Follera, czyli serdecznie polecam wszystkim miłośnikom miniaturowych utworów napisanych na orkiestrę symfoniczną i to było naprawdę dla mnie bardzo miłe takie zaskoczenie i wiem, że nasza koleżanka Iza Besztocha, którą serdecznie pozdrawiamy z Pawłem, też chyba będzie podzielała moją opinię na temat tej muzyki. I tyle z mojej strony. Pawle, a jak to u ciebie było? No, tak, co tam? Zawsze podawałeś jakieś po milion albumów, kiedy ja podaję tak naprawdę jeden i wszyscy są szczęśliwi. No u mnie cały czas trwa ten chroniczny brak czasu. No teraz Mariusz wie, że jeśli chodzi o mój czas, no to jest coraz gorzej, coraz mniej tego. A głównie najwięcej czasu spędzam przy czytaniu książek. Satoru Iwacie, czyli świętej pamięci szefa Nintendo. I czekam na publikację Jasona Schreiera o wypaleniu zawodowym w branży gier. Myślę, że będę to zamawiał jednocześnie. A ta druga książka pojawia się jakoś w maju, więc będę stopniowo powiększał swoją biblioteczkę. Ale jeśli chodzi o muzykę, to jest mała ciekawostka, bo jak Mariusz wiesz, wróciłem po kilku latach przerwy do słuchania japońskich rytmów, czyli japoński rock, japoński pop, cokolwiek, wszystko związane z japońską muzyką. I jakieś kilka dni temu przypomniałem sobie o jednym zespole, który mi towarzyszył, kiedy miałem te kilkanaście lat. Jest to zespół The Gazette, chyba tak to się czyta, mam nadzieję. To jest jakiś zespół, który gra taką szeroko pojętą muzykę rockową, metal alternatywny, chyba również jest tam heavy metal, industrial metal, death metal, w zasadzie wszystko. Pierwszy mój przyjaciel i jednocześnie mój sąsiad, który również był, chyba nadal jest, przynajmniej mam taką nadzieję, fanem muzyki japońskiej. I trafiłem na nich kilka dni temu zupełnie przypadkiem, jak wertowałem jakąś muzykę, chyba czy to na Spotify, czy na YouTubie? Nie, na YouTubie. I wyskoczył mi teledysk zespołu z utworu Regret. To jest motyw, z którego lata temu zrobiłem sobie dźwięk na komórce, na telefonie komórkowym. Takim byłem wielki fan tego zespołu. I co jest akurat ciekawe, bo zespół powstał w 2002 roku, no teraz mamy 2021 i byłem święcie przekonany, że tego zespołu już nie ma. Bo z japońskimi zespołami, właśnie takimi heavy metalowymi, rockowymi, jest się rozpadają, rozlatują. Z gwiazdkami pop chyba jest gorszy problem, bo one istnieją tak 2, 3, może do 5 lat. I później odchodzą z zawodu i stają się aktorkami głosowymi głównie. Mm-hmm. Ale tutaj w przypadku The Gazette no, czegoś takiego nie ma. Oni dalej żyją, istnieją, dalej produkują muzykę i chyba 2 lata temu wypuścili teaser do swojego najnowszego utworu, który singla. I chyba w tym samym roku wydali nowy album, więc dalej istnieją, dalej są, więc mam, widać, mnóstwo materiału do nadrobienia, jeśli chodzi o słuchanie muzyki do tego zespołu. Także z mojej strony to na razie tyle. Cały czas zagłębiam się w japońską muzykę i jestem przeszczęśliwy, że do tego wróciłem, bądźmy szczerzy. O wow, rozgadałem się o niczym. Ale nie, no co ty, daj się spokój. No, sądzę, że ktoś z naszych tutaj widzów, czy słuchaczy i czytelniczek i też słuchaczek może nie mieli pojęcia o tej muzyce, o której tutaj wspomniałeś. Powiem szczerze, jeśli chodzi o muzykę japońską, no to u mnie duży wpływ miał przede wszystkim anime.
tak? Czyli wszystkie openingi i endingi. Jak mi się cokolwiek spodobało, no to oczywiście szukałem po internetach, kto jest twórcą tego openingu, kto jest twórcą tego endingu. No dzięki na przykład anime Full Metal Alchemist znalazłem naprawdę mnóstwo fantastycznych zespołów, których słucham po dziś dzień. Tak to u mnie wyglądało. Wow, Mariusz, słuchaj, przejdziemy do chyba twojego, tak mi się przynajmniej wydaje, ulubionego tematu. Jak to tylko mojego, chyba naszego, naszych czytelników tak samo, tak myślimy, zobaczymy. Tak myślimy, zobaczymy. Słuchajcie, będziemy dzisiaj rozmawiać o albumach muzyki do gier, ale troszkę od innej strony. Otóż chcielibyśmy porozmawiać o tym, w jaki sposób i czy w ogóle kolekcjonuje się jeszcze muzykę do gier. Czy to wydaną na albumach CD, czy to w wydaniach winylowych, czy już całkowicie przeszliśmy na wydania cyfrowe. I zwrócę się najpierw do ciebie, Mario, o taki skrót historyczny. Jak to u ciebie wyglądało? Bo ja co ja ciebie odwiedzam, to cały czas podchodzę do tej wielkiej, ogromnej półki, ogromnej ściany z albumami, z muzyką do gier i widzę całą masę albumów z muzyką do JRPG-ów, których nigdy nie będę miał. Ja takiej kolekcji nigdy nie będę miał. To jest akurat fakt. Nie, proszę, nie mów tak, Pawle, proszę. Musisz pokazać kiedyś zdjęcie, to wszyscy będą wiedzieli, o co chodzi. Ja się dzisiaj przygotowałem jakby. No, co, tak, więc właśnie. Więc mojego ziarenka piasku to się zaczęło u ciebie, ale tu oddaję głos właśnie tobie. Jak to się u ciebie zaczęło konkretnie? U mnie się to zaczęło tak, w skrócie już tam chyba wielokrotnie o tym mówiłem, ale pamiętasz, na pewno był taki moment, to był 97 czy 98 rok, skończyłem siódmą odsłonę Final Fantasy i kompletnie zmieniło się moje postrzeganie na temat muzyki do gier, a szczególnie poznałem, to, że poznałem to ja już wcześniej, bo mówiliśmy o tym odcinku o Sega Mega Drive i o Super Nintendo, ale sądzę, że czasy Sony PlayStation pokazały, to były złote czasy, złote ery, tak sądzę, dla wielu gier i dla ścieżek dźwiękowych, które później stały się inspiracją dla pokolenia przyszłych kompozytorów. Ale tutaj, żeby też nie robić jakiejś dużej dygresji, powiem tylko tyle, że to wyglądało tak, że jak skończyłem siódmą odsłonę, to uznałem, muszę w jakiś sposób zdobyć tą ścieżkę dźwiękową, tak jak ty, tak jak ja i prawdopodobnie też nasi słuchacze bądź widzowie nagrywali na kasetach magnetofonowych muzykę. Ja nie wiem, jakbym teraz przeszukał stream, być może bym też znalazł te kasety magnetofonowe. Co ciekawe, te kasety teraz wracają do łask. W Kanadzie są bardzo, bardzo popularne. W Polsce jakby wracają i nawet używane kasety magnetofonowe kosztują bardzo duże pieniądze. Tak więc jeżeli trzymacie na strychu bądź w piwnicy, to słuchajcie, macie żyłę złota. Macie bitcoiny zainwestowane w kasetach magnetofonowych. Nawet nie tylko, bo jak pisałem ten tekst o Bandcampie, no to tam wspomniałem, że artyści mogą wydać swoje albumy właśnie w wersji cyfrowej na CD-kach i właśnie na kasetach magnetofonowych. To jest po prostu... Już płyta winylowa była dla mnie czymś dziwnym, może w ten sposób to nazwę, ale kaseta magnetofonowa, wow. Sądzę, że jeszcze kolejnym krokiem będą płyty na szpulach taśmowe, tak więc to już w ogóle będzie. Już widzę Final Fantasy na siedmiu płytach szpulowych. No, ale wracając szybko, no i co się okazało, nie udało mi się dostać oficjalnie tego soundtracka, bo po pierwsze był okropnie drogi, a chciałem jeden z naszych polskich tutaj serwisów, które zajmują się nawet po dzień dzisiejszy sprzedażą i dystrybucją gier. Nie udało się, to mnie odrzuciło, no i też jakby to, że długość oczekiwania, no ale cena była po prostu zaporowa, no nie było takiej możliwości, żebym mógł ściągnąć tą ścieżkę dźwiękową. No to trochę lat upłynęło, no i mój znajomy, to jest mój przyjaciel, który obecnie teraz mieszka w Brukseli, serdecznie go pozdrawiam, jeżeli mnie słuchasz, Pawle, to pamiętam, że on zaczął prowadzić sprzedaż gadżetów związanych z grami wideo i miał w swoim asortymencie ścieżki dźwiękowe.
i zauważyłem, że miał tam kilka ścieżek dźwiękowych, no i zacząłem od niego kupować. Ale, no to były takie moje początki, że coraz bardziej zacząłem się interesować kupowaniem płyt z muzyką do gier, bo ja wcześniej o tym nie wiedziałem. Co się okazało? Kupiłem chyba od niego, nie wiem, 6 czy 7 płyt. No i co się okazało? On o tym oczywiście też nie wiedział. To były bootlegi. To były bootlegi, czyli tak zwane pirackie kopie tłoczone na Tajwanie, w Chinach. Najczęściej na Tajwanie one były tłoczone. No już nie są dostępne, to znaczy już się ich nie produkuje, można gdzieś tam chyba może z drugiej ręki gdzieś dostać. Mamy nawet chyba o tym artykuł na stronie, tak więc odsyłamy was do tego artykułu. I ja byłem załamany, jak się o tym dowiedziałem, bo miałem już w swojej bibliotece już miałem kilka płyt. I no i co zrobiłem? No pozbyłem się tych płyt i zacząłem szukać, gdzie mógłbym kupić oryginalne płyty. I oczywiście w Europie no to było praktycznie niedostępne. I pamiętam, jak pojechaliśmy z Mateuszem Pawlakiem, którego też serdecznie pozdrawiamy, pojechaliśmy na pierwszy koncert, to był mój pierwszy koncert taki z prawdziwego zdarzenia, jeżeli chodzi o muzykę do gier, do Leipzig, do Lipska na Games Convention. Tam była muzyka zagrana w Philharmonii Gewandhaus. I tam był między innymi Nobuo Matsu i była możliwość kupienia kilka płyt oryginalnych. Wtedy to był koncert 2020. To był koncert pierwszy taki przed Dear Friends, teraz nie pamiętam. Mam tą płytę, tylko nie wyciągłem sobie jej teraz. Do dzisiaj ją mam i to była moja pierwsza oryginalna, naprawdę oryginalna z prawdziwego zdarzenia muzyka do gier wideo kupiona. To była koncertowa wersja utworu z Final Fantasy. Tak więc bardzo zachęcam was do przesłuchania tego soundtracku i kupiłem jeszcze z Castlevanii soundtrack, ale nie Symphony of the Night, tylko to była ta pierwsza gra, pamiętasz może, ta trójwymiarowa Castlevania, która się pojawiła na PlayStation 2, Sony PlayStation 2. Też nie umiem sobie teraz przypomnieć, jak się ten soundtrack jaki miał tytuł. W każdym razie to były dwie moje pierwsze płyty. Po jakimś czasie nareszcie wtedy udało mi się kupić oryginalny soundtrack z Final Fantasy 7. A do dzisiaj go mam. Mam też jeszcze wersję limitowaną z 97 roku, czyli w takim większym formacie. Jakbym wyciągnął, to by się prawdopodobnie na tym ekranie nie zmieściła. I pamiętam, że no, to już ponad 10 lat kolekcjonuję. No sądzę, że już tak około 15 lat już kolekcjonuję muzykę do gier na płytach CD. Kolejnymi dwiema płytami, na których bardzo mi zależało, wszystkich na razie nie pokażę, ale te dwie myślę, że trzeba je pokazać, bo to jest moja ukochana muzyka Hitoshiego Sakimoto i Masaharu Iwaty. To jest Final Fantasy Tactics. O, matko. A po prostu uwielbiam tą muzykę. Moim zdaniem to jest kwintesencja najlepszy album Sakimoto jakikolwiek skomponował. Oprócz tego jeszcze wiadomo jest Story, z autografem Hitoshiego Sakimoto i ja też bardzo lubię ten, też uwielbiam tą muzykę, ale jednak dla mnie Final Fantasy Tactics, tak, to jest kwintesencja tego, co zrobił Sakimoto z muzyką do Tactica. Nie wiem, czy już powtórzył takiego sukcesu, no można by powiedzieć, że po części jest to słyszalne w Final Fantasy 12 i Final Fantasy Tactics Advance, ale sądzę, że nie, bez dwóch zdań. Ja nie wiem, może kiedyś się doczekamy takiej wersji orkiestrowej. Może. W całości bardzo bym sobie tego życzył. No cóż, i tak to się zaczęło, tak mówię, to był chyba 2006-2007 rok, no to gdzieś w okolicach 15 lat już kolekcjonuję muzykę do gier wideo. I tak w skrócie, tak się u mnie to zaczęło z kolekcjonowaniem. To była krótka historia moja,
Mam nadzieję, że za ten czas nikogo nie zanudziłem. Starałem się jak najbardziej skrócić, bo wiesz, ja bym się tutaj rozgadał na ten temat na pewno. To akurat wiem. Ale ja pamiętam, jak się kiedyś spotkaliśmy lata temu, to powiedziałeś mi coś takiego, że w przeciwieństwie do mnie bardziej wolisz kolekcjonować właśnie muzykę do gier niż same płyty z grami w ogóle. Oj tak. Ja też coś takiego powiedziałeś. Było. To się trochę zmieniło ze względu na Nintendo Switcha, bo ja uważam, że to jest na chwilę obecną najlepsza konsola. Na serio. Ja na przykład bardzo sobie cenię, jakie gry wyszły na Sony PlayStation czy tam na Xboxa, ale dla mnie osobiście Nintendo Switch to jest najlepsza konsola i będzie przez długi, długi czas. Dlatego uznałem, znaczy ja zawsze byłem sympatykiem gier Nintendo, w ogóle całej marki Nintendo, dopiero się trochę to zmieniło na rzecz Sony PlayStation, ale dla mnie nie są ważne, dla mnie nigdy nie były ważne konsole. Ja nigdy nie brałem udział w wojnach konsolowych. Już pomijam fakt, że to jest zabawne, ale dla mnie zawsze się liczyły gry. Jeżeli konsola była mi w stanie dostarczyć gry, to takie, jakie bym chciał zagrać, to jak najbardziej. Nintendo Switch obecnie to robi od 4 lat i nic się nie zmieniło. Najwięcej czasu teraz spędzam przy Monster Hunter Rise. No, nawet nie chcę spojrzeć na licznik. I pamiętam, co powiedziałem, ale to wynikało z tego, że powiedziałem, że gdzieś tam, nie wiem, w wieku 60-70 lat ja już nie będę miał czasu na granie w gry i ja kolekcjonuję wspomnienia za pomocą muzyki, za pomocą kupowania tych soundtracków, bo uważam, że kiedyś będę już miał tylko czas na słuchanie muzyki niż na granie. Ja będę mógł wtedy, jeżeli mi pamięć na to jeszcze pozwoli, to będę mógł wtedy wspomnieniami wracać, bo ja uważam, że muzyka jest takim najlepszym przekaźnikiem i odbiornikiem, jeżeli chodzi o wspomnienia. Zresztą sam wiesz, jak to organizujemy nasze koncerty podczas Game Music Festival i tam słuchamy muzyki bez udziału żadnych ekranów i żadnych rozpraszaczy i kiedy słuchamy tą muzykę, to włącza nam się w głowie ten ekran i od razu te wspomnienia, kiedy trzaskało się te poziomy tam w jakimś Dragon Questie, Final Fantasy. Wyobrażasz sobie nawet konkretne sceny, kiedy ta muzyka zagrała. Ja, dokładnie. Tak, dlatego ja dalej to podtrzymuję, że w wieku 60-70 lat będę już tylko wracał do muzyki poprzez, czyli będę wracał do gier za pomocą muzyki. Już nie liczyłbym na to, że będę miał czas i siły na to, żeby grać w gry. Zobaczymy zresztą, ale to jest mój punkt widzenia faktycznie. Nie, no jasne, oczywiście. No troszkę się różnimy faktem, bo dla mnie jednak gry również będą oczywiście najważniejsze, ale ja no cóż, i kolekcjonuję gry, już może niekoniecznie fizycznie, teraz cyfra je bardziej wyparła, głównie to ze względu na wygodę i nie tylko. I myślę, że nawet w tym wieku 50-60 lat liczę, że znajdę sobie chwilę czasu na to, żeby pograć, ale tak czy inaczej o tych grach mimo wszystko będę pamiętał, bo dużo o nich czytam, dużo oglądam o nich materiałów, czy to dokumentalnych i nie tylko. Natomiast z tą muzyką właśnie, jak to z tym kolekcjonowaniem muzyki, no u mnie to wyglądało bardzo inaczej w porównaniu z tobą, bo ty miałeś jednak ten dostęp, tak chyba mogę tak powiedzieć, że miałeś jednak ten dostęp do tych albumów, że mogłeś sobie pozwolić na to, żeby coś zamówić, coś w tym rodzaju. No ja jako skromny chłopak z miejskiego blokowiska raczej nie mogłem sobie na to pozwolić. Tu wspomniałeś o tych czasach, kiedy przedstawiało się właśnie radio i nagrywało się dźwięki z telewizorni. No u mnie tak wyglądał, u mnie tak wyglądały te początki, jeśli chodzi o tę muzykę z gier. Natomiast to, co było dla mnie największą przeszkodą wtedy i myślę, że również po części trochę też dzisiaj, była ta dostępność. Ta muzyka do gier w Polsce nie była w ogóle nigdzie dostępna. Nigdzie. Jeśli chciałeś posłuchać sobie muzyki z gier, no to cóż, korzystałeś z usług pana Berser albo pani Torrent tak naprawdę. Więc jak chciałem mieć u siebie jakiś album, no to głównie, no cóż, musiałem to pobrać w taki sposób. Plus jeszcze
nie zarabiałem własnych pieniędzy, nawet gdy jakieś stypendia dostawałem, czy jakieś pieniądze pierwsze zarabiałem, no to wszystko szło, czy to na mieszkanie, na życie i tak dalej, i tak dalej. Ewentualnie odkładałem sobie jakieś fundusze na jakieś gry, na które chciałem zebrać. Natomiast z tą muzyką, te albumy muzyczne, które u mnie się jakoś pojawiały w mieszkaniu, one się u mnie pojawiały jakoś tak okazjonalnie. To znaczy, że nie wiem, znalazłem jakiś album na konwencie anime i mangi na przykład, czy dostałem w prezencie od kogoś, czy chyba miałem jeden taki album, który wygrałem, ale głowy sobie uciąć nie dam. Pamiętam jeden taki album z muzyką do gier, przy którym popraw mnie Mariusz, jeśli ja się pomylę, bo był taki album, przy którym Game Music maczało palce. Tak. Pamiętasz ten taką składankę? Tak. Mam nawet do dzisiaj zafoliowaną i ja byłem za nią głównie odpowiedzialny. To znaczy, nie chcę teraz historii opowiadać, bo nie chcę dygresji. Byłoby za długo. Powiem tylko w skrócie, że byłem za nią odpowiedzialny. Niestety wielu... Znaczy, trochę bym inaczej widział tą składankę osobiście. Ja nie uważam, że ona jest tragiczna. Uważam, że jest średnia, ale jak na tamten okres, bo to był chyba... Albo to był premiera była tego albumu albo w 2008, albo w 2009 roku. Ale nie dam sobie teraz głowy uciąć, czy gdzieś w tych okolicach bym strzelał, że wtedy była premiera tej płyty. Wydaje mi się, że troszkę wcześniej. I pamiętam, może... Ja pamiętam, że ten album, słuchaj, trafiłem w Empiku. To było coś... Tak, był dostępny w Empiku. Tak. To był... I były tam, pamiętam, że były tam utwory z Jacka Orlando. Chyba nawet dwa czy trzy takie utwory były. Chyba z Need for Speed'a również. Tam były licencjonowane, tam były wymieszane. Właśnie. Licencjonowane utwory, czyli piosenki z utworami skomponowanymi do gier. Ja najbardziej byłem zadowolony z tego, że udało mi się załatwić utwór Apostasis z Journey Austina Wintorego. Bo tam, tak jak powiedziałem, nie udało się... większości utworów jakby pozyskać, bo licencje były, pamiętam, że chyba o Deus Ex Bunt Ludzkości walczyłem o to, żeby się ta muzyka pojawiła, ale jak się dowiedzieliśmy, ile kosztuje licencja wypożyczenia tego utworu, żeby się pojawił na albumie, jeżeli pamiętam, to było około 3-4 tysięcy euro za jeden utwór. Tak chyba to mi utknęło w pamięci, ja byłem w szoku wtedy. No ale cóż, tak działa branża muzyczna. Ale więc właśnie, trafiłem na ten album i było to moje, wydaje mi się, że to było moje pierwsze zetknięcie z fizycznym albumem zawierającym muzykę do gier. I śmierć. To chcesz mi powiedzieć, że ja się przyczyniłem do tego? Trochę się do tego przyczyniłeś. Oj. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mówię, musiałbym jakoś sięgnąć głębiej z pamięcią. Okay. Ale mówię, trafiały się, czy to okazjonalne, czy kupiłem je na konwentach i tak dalej, i tak dalej. Ale nigdy nie miałem w sobie takiego... nigdy nie miałem w sobie takiego uczucia, żeby mieć koniecznie ten album taki fizyczny u siebie, tak? Oczywiście pobierałem z sieci najprzeróżniejsze albumy. Patrz przykład, na przykład Suikoden 2. Pamiętam chyba tylko, że za Chrono Triggerem i za Chrono Crossem jakoś próbowałem je wyśledzić w Polsce. Tak, dla mnie, no nie wiem. Nie wiem, czego się obawiałem czegoś zamawiać przez internet. Nie, czy to nie było takiej możliwości, trudno mi powiedzieć, ale wiem, że jakoś... nie chciałem albo nie potrafiłem zamawiać czegokolwiek przez internet z zagranicy. Tak? Wiem, że dzisiaj to jest norma, że zamawiasz sobie cokolwiek. Ale był problem. Był problem, ponieważ po pierwsze nie było kart, które by pozwalały podpiąć pod PayPala i pamiętam, że chyba nie będę teraz z nazwy tutaj wymieniał, ale był jeden bank, który udostępniał tobie kartę, która po podpięciu do PayPala umożliwiała ci kupno płyt. Ja na przykład tak zrobiłem,
Bo to, tak jak powiedziałeś, dostępność była okropna. W Europie mogłeś zapomnieć, to znaczy, słuchaj, jak się pojawiłeś gdzieś tam w jakimś dużym mieście, to może przy dobrych wiatrach w jakimś tam lokalnym sklepie muzycznym ktoś sobie ściągnął z Japonii i mogłeś kupić. Ale mówimy tutaj głównie o japońskim, bo tu też trzeba, warto powiedzieć naszym widzom, słuchaczom, że jest cały czas ten nurt zachodni. To w ogóle nurt zachodni, no trochę miał z tą dostępnością odrobinę lepiej niż ta japońszczyzna, ale ona też nie była jakoś tak szeroko jakby, wiesz, publikowana. Nie było aż tak bardzo więc dostępna, dokładnie. Ja miałem jeden sklep, od którego do dzisiaj kupuję, bo to jest mały sklep muzyczny z Nagoi, który tylko i wyłącznie zajmuje się sprzedażą płyt z muzyką do gier i z japońskich tutaj animacji czy z filmów. No i do dzisiaj, tak, jestem ich stałym klientem. No właśnie. Ale jeszcze wrócę do tego wątku z tym zamawianiem za granicę, że właśnie, czy to się bałem, czy nie wiedziałem, jak to zrobić, czy to właśnie to, co ty powiedziałeś, że ja się o tym dowiedziałem też troszkę później, że ta możliwość zapłaty za jakieś przesyłki zagraniczne, to trzeba było robić jakieś chore czary, chore magie. No i głównie to mnie trochę zniechęciło do szukania albumów z muzyką do gier. Nie wiem, czy inaczej by się ta moja historia potoczyła. Może też miałbym całą ścianę oblepioną albumami z muzyką. Chociaż z drugiej strony tak się zastanawiałem po jakimś czasie, czy rzeczywiście jest mi to w pewien sposób potrzebne. Do tego wątku za chwilę jeszcze wrócę. Ale jeśli zdarzały mi się takie sytuacje, że zdobyłem jakoś album z muzyką do gier, ja byłem zachwycony, ja byłem w siódmym niebie. Chyba mi się najbardziej poszczęściło, kiedy dołączyłem do ekipy Game Music. Bo dzięki temu mam dostęp do szerokiej palety albumów i tak na przykład dostałem album z muzyką do Street Fighter 2, do Wild Armsów, za co ci, Mariusz, tobie jestem bardzo, ale to bardzo wdzięczny, do Metal Gear Solid, Portable Ops bodajże, jeśli dobrze pamiętam. No, trochę tego było, tak? Akurat muszę powiedzieć. Także mam taką bardzo skromną kolekcję, ale jestem z niej mimo wszystko bardzo zadowolony. Myślę, że taki większy przełom u mnie przyszedł w momencie, kiedy nastała moda na płyty winylowe. Jakoś tak, nie wiem, czy to nostalgia, czy może chęć słuchania muzyki, wiesz, w takim nastroju, że jest sobota na przykład wieczór, nie mam już żadnych zadań, żadnych zaległych tekstów, Mariusz, wszystko jest dopięte na ostatni guzik i po prostu, wiesz, odpalasz sobie adapter i słuchasz sobie pięknych dźwięków, które wydobywają się z gramofonu. Usłyszałem chyba pierwsze takie dźwięki najpierw u ciebie, później u Konrada, później jeszcze u wielu innych znajomych i chciałem mieć to po prostu u siebie, mieć taką małą, nawet małą kolekcję płyt winylowych z moją ulubioną muzyką, które mógłbym po prostu, wiesz, mógłbym o nie dbać, czyli bawić się czy to miotełką, szczoteczką, bawić się igłami, w ogóle wiesz, o co mi chodzi, tak? Taka bardzo cały pedantyczny rytuał poświęcony i mam na szczęście taką kolekcję, którą okej, ja sukcesywnie powiększam swoją kolekcję płyt winylowych i na pierwszy rzut wyjdzie oczywiście muzyka zespołu Daughter do Life is Strange Before the Storm. Ja to podkreśliłem w swojej recenzji, że to jest moim zdaniem najlepszy soundtrack z całej serii. Przebija muzykę z jedynki, zdecydowanie przebija muzykę z dwójki. I to jest chyba pierwszy taki soundtrack, w którym w ogóle usłyszałem o takim zespole Daughter, co jest no dzisiaj się tego troszkę wstydzę, że dopiero teraz o tym zespole usłyszałem. Moja pierwsza styczność z Daughter, bardzo przyjemne doświadczenie, świetny dobór muzyki, zdecydowanie polecam. Jeśli chodzi o słuchanie, bardzo dobre. Jeśli ktoś ma adapter, polecam jak najbardziej płytę winylową. Drugi taki album, czyli oczywiście Castlevania Symphony of the Night, którą dostałem na urodziny. Bardzo serdecznie dziękuję. To były naprawdę świetne urodziny i to akurat widać.
Świetny również dobór muzyki. Wydaje mi się, że cały soundtrack tu został wlepiony. Tak, tak, dokładnie. Cały jest. O Jezus, Dracula's Castle brzmi na adapterze po prostu fantastycznie. Chyba teraz mogę pokazać. No tak, oczywiście pokazało mi się najbardziej oczywisty obraz, jaki mógł się pojawić po otwarciu. A to oczywiście nasz kolega z biczem. Także to są moje ulubione albumy. Mam jeszcze na przykład, jeśli oczywiście uda mi się go wyjąć, jest zapakowany, ale niech mi ludzie uwierzą na słowo, że na tej płytce winylowej znajduje się muzyka z gry Okami, o której, Mariusz, tak musimy jest. Kiedyś porozmawiać na podcaście. Ty o tym wiesz i ja to wiem. Zdecydowanie, tak. Nie możemy... jeden z podcastów trzeba będzie poświęcić nie na to. Nie możemy sobie tego odpuścić. I widzę, że ta dostępność muzyki do gier, no wiesz, korzystam z tego, że ta dostępność jest już coraz większa. Znaczy ja to powiem ze swojej perspektywy. Nadal mam problemy z takimi sklepami właśnie jak Empik czy coś w tym rodzaju, bo tam niby pojawiają się albumy z muzyką do gier, głównie od Sony oczywiście. Ale jednak, mimo wszystko, jeśli chcielibyście zdobyć jakieś fajniejsze, lepsze albumy, poszerzyć swoją kolekcję, to myślę, że nadal musielibyście bawić się z wysyłką zagraniczną. Na szczęście w XXI wieku, już w drugiej dekadzie, ta kwestia zamówień została zdecydowanie polepszona. Także... Jeśli macie okazję, jeśli chcecie poszerzyć swoją kolekcję, no nareszcie macie ku temu okazję. Ale właśnie, Mariusz, ja muszę ciebie zapytać o taką rzecz, czy w dobie cyfryzacji, kiedy Spotify, Tidal, Apple Music, YouTube nawet zdobywają coraz większą popularność, czy kolekcjonowanie takich albumów na fizycznych nośnikach, jak CD-ki właśnie, czy właśnie płyty winylowe, czy nawet kasety magnetofonowe, czy w ogóle to ma sens? Słuchaj, ja powiem ci, że oczywiście, że tak, ale ja nie wiem, czy to jest pytanie do mnie, bo ja na przykład jestem uzależniony kolekcjonerem, to znaczy i ja mam tą potrzebę posiadania tej muzyki na nośniku fizycznym i też potrzebę wspierania artystów, no ale to też prawdopodobnie sam wiesz, jak to wygląda. Niekiedy kompozytorzy mają w umowach podpisaną taką klauzulę czy punkt, że oni nie zarabiają później ze sprzedanych soundtracków, tak? Ale za to dostają, załóżmy, tam większą garżę, albo jak jesteś kompozytorem in-house, no, nie wiem, pracujesz dla Square Enix, no to nie liczyłbym na to, że oni jakieś dostają później garze ze sprzedanych soundtracków, chociaż mogę się mylić. Gdzieś tam poniekąd to liznąłem i wiem, jak to w branży wygląda muzycznej. No i są takie możliwości pokroju Bandcamp, o którym ty wspomniałeś, że artyści sami mogą publikować i wtedy zarabiają, wtedy na pewno ich warto wspierać, kupując te nośniki fizyczne, ale czy w dzisiejszych czasach opłaca się kupowanie? Sądzę, że tak. A powiem może dlaczego. Nie jestem w stanie teraz przytoczyć, która to była serwerownia, ale któraś ze serwerowni, która obsługiwała gry wideo, taką grę jakąś online, padła, nie wiem, jakieś to było 3 miesiąc temu. I to tylko nam pokazuje, że kiedyś odpukać, może paść, nie wiem, serwerownia Spotify, może iTunesów i tak dalej i nagle zniknie z tych bibliotek cała muzyka. I sądzę, że osoby, które kolekcjonują muzykę do gier, znaczy ogólnie kolekcjonują muzykę na nośnikach fizycznych, niejako są takimi bibliotekarzami. To znaczy oni dzięki tym osobom za kilkanaście, kilkadziesiąt może nawet, albo więcej. Ja będę chciał na pewno kiedyś tą całą kolekcję przekazać albo do jakiejś biblioteki, albo stworzyć w ogóle jakąś taką bibliotekę, może będzie biblioteka Game Music. Tak, właśnie o tym chciałem powiedzieć. Kto wie,
Może się kiedyś doczekamy, ale bym na pewno kiedyś się chciał podzielić przyszłym pokoleniem, żeby mieli dostęp jakby do tej muzyki. Poza tym nie mówimy już, ja już pominę fakt pięknej muzyki, piękna muzyka, która jest, nie wiem, umieszczana na płycie CD albo na płycie winylowej, ale same wydania, posiadanie tego, mieć ten kontakt z takim fizycznym troszeczkę światem, czasami te książeczki, które są w środku, są informacje, gdzie nie znajdziemy ich za bardzo w internecie, bo są wypowiedzi kompozytorów, są wypowiedzi też czasami deweloperów, ale tak jak mówię, to już zależy wszystko od wydania. Ale tak odpowiadając jednogłośnie na twoje pytanie, jak najbardziej opłaca się. Nie trzeba inwestować jakichś dużych, ogromnych funduszy. Sądzę, że warto skupić się tylko i wyłącznie na powiedzmy na jakiejś jednej serii gier albo na jakichś poszczególnych grach, z których ci najbardziej zależy. Ja na przykład, to nie jest tak, że ja kolekcjonuję wszystko, co jest związane z muzyką do gier, bo to jest niemożliwe. Zależało mi na serii Final Fantasy, teraz mówię o japońskiej produkcji, zależało mi na serii tam powiedzmy Dragon Quest i kilku znanych japońskich RPGów i udało mi się jakby z tych pozyskać z tych produkcji te soundtracki. Później się zajmowałem ewentualnie jakimiś albumami, które były przygotowane pod jakąś szczególną aranżację, czy na, powiedzmy na fortepian, czy na orkiestrę. No i z wielu, wielu innych jakichś tam moich ulubionych serii. I też jakby ta nostalgia powoduje to, że chcemy też kolekcjonować muzykę do gier z jakichś poszczególnych gier. Ja bym od tego też zaczął, jeżeli chcielibyście kolekcjonować muzykę, to zacznijcie od jakiejś ulubionej gry. Ja nie mówię, żebyście zaraz inwestowali wszystkie swoje pieniądze, ale jeżeli uda wam się, nie wiem, w przeciągu tam kilku lat nazbierać przynajmniej te 10, 15, może 100 płyt, super, trzymajcie te płyty, bo one nawet nie, już pominę fakt, że one będą bardzo wartościowe za kilkanaście lat, może kiedyś będziecie mogli je sprzedać, jak uznacie, że nie chcecie już mieć ich w bibliotece, albo zachować dla przyszłego pokolenia, bo boję się, że kiedyś może nastąpić, mam nadzieję, że nie stanie się tak, ale może się nastąpić tak, że niektóre albumy będą znikać ze tych cyfrowych baz. Chociażby dobrym przykładem był muzyka z Commandosów na Spotify. Była przez jakiś czas, ona zniknęła dlatego, bo tam właściciel czy wydawca nie przedłużył chyba umowy ze Spotify, no i co? Ktoś sobie dał do playlisty i okazało się, że nagle nie ma tych soundtracków. A co się okaże, że mimo tego, że teraz dużo Square Enix wrzuca, Capcom wrzuca, Konami też od czasu do czasu rzuci jakieś albumy, to co z tego, jeżeli okaże się, że oni, nie wiem, za 50 lat nie będą chcieli już wspierać Spotify, albo będzie jakiś nowa platforma. Pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, że to jeżeli chodzi o samą Japonię, to jest fenomen na skalę światową, jeżeli chodzi o wydawanie muzyki do gier na nośnikach fizycznych, bo w przypadku wersji powiedzmy z gier zachodnich to jest, no teraz okej, mamy te płyty winylowe, ale nie mamy płyt CD praktycznie, nie wychodzą. No, owszem, z tych dużych produkcji, tak jak tutaj wspomniałeś, ze Sony Classical, czyli The Last of Us 2, czy 1, czy tam God of War, czy Everybody Go Do Rap, czy The Order i tam kilka jeszcze innych produkcji były wydawanych. Ale to jest bardzo nieliczne wydawnictwa. Mieliśmy kiedyś Something Else Music Works, ale te wydawnictwo, czy ta wytwórnia fotograficzna chyba 10 lat temu padła, już nie ma, a oni naprawdę wydali kilka ważnych albumów, chociażby chyba Hello, wydali Deus Ex Human, Bunt Ludzkości, no było mnóstwo innych gier. Oni praktycznie wszystkich ważnych, dużych zachodnich produkcji wydawali muzykę na płytach CD, no i później ucięło się to. No i teraz głównie albo to małe jakieś wydawnictwa wypuszczają tą muzykę z zachodnich produkcji, ale to są naprawdę znikoma jakaś ilość, a głównie się teraz produkuje, tłoczy
płyty winylowe i właśnie z muzyką do gier, ale z tych mówię teraz o zachodnich głównie produkcjach. No nie wiem, i tak kończąc szybko ten wątek, no, z mojej strony to tak, warto kolekcjonować. Nawet jeżeli to będzie jeden album na rok, to jak najbardziej warto. Ja mam z tym akurat problem, bo tak jak powiedziałem, no moje kolekcjonowanie płyt jakichkolwiek z muzyką do gier była raczej wyrywkowa i bardzo przypadkowa i zależała od wielu, wielu innych czynników. Natomiast gdybym miał tak spojrzeć ze swojej perspektywy, to bym powiedział, okej, okay, ja bym najchętniej kupił jak najbardziej parę płyt CD-ków, zwłaszcza z takich JRPG-ów jak Suikoden, Final Fantasy, Dragon Quest itd., itd. Tylko moim największym problemem jest to, że nie mam u siebie na czym tego puszczać. Po prostu nie mam takiego nośnika, nie mam już. Nie mam nośnika. Tak, to jest kolejny problem. Tak, nie mam nośnika CD. Się. Ja zauważyłem, że na przykład mój laptop nie ma napędu CD, a radio mojej narzeczonej nawet niby ma ten napęd CD, ale on już jest zepsuty. I nie idziemy z nim do naprawy. Nie wymieniam lasera, no bo to bez sensu tak naprawdę. To powiedziałaś taką sytuację, że może kiedyś odpukać rzeczywiście, padnie serwer Spotify, Tidala i innych tych serwisów streamingowych i po prostu ta muzyka zniknie. Może tak, ale pamiętaj, że jest jeszcze jedna opcja. Mianowicie taka, że wydawcy właśnie Capcom między innymi wydaje swoją muzykę w formie cyfrowej. To znaczy, że możesz ją po prostu kupić i trzymać ją u siebie na dysku. I chyba bym bardziej preferował takie rozwiązanie. Po pierwsze dlatego, że no cóż, nie tracę miejsca na kolejne albumy. Po drugie, mam na czym je grać. Mogę tą muzykę zagrać na swoim telefonie, na tablecie, na laptopie, w zasadzie na wszystkim. No i też w pewien sposób również trzecia taka rzecz, no to oczywiście wygoda, jasne. Serwisy streamingowe już nas przyzwyczaiły do tego, że mamy wszystko na wyciągnięcie ręki, a jeśli miałbym okazję kupić taki soundtrack, czyli wesprzeć również samego kompozytora, no to również tutaj bym się nie wahał. Jedynej rzeczy bym najbardziej żałował. Tego, co ty powiedziałeś, że tych płyt, tych CD-ków powoli one po prostu znikają. One są trudne do zdobycia w jakikolwiek sposób. Tak sam kiedyś powiedziałeś, że pojechałeś ostatnio do Japonii i miałeś takie jedno miejsce, tak? Coś takiego powiedziałeś, że miałeś takie jedno miejsce, gdzie kupowałeś, tak, gdzie kupujesz muzykę na albumach i były całe ściany uwalone albumami z muzyką do gier, a kiedy pojechałeś tam ostatnio, to były tam jakieś kilka regałów. Tak, tak, ale to były głównie używane. To był dokładnie Super Potato i Mandarake w Tokio, w Akihabarze. A przez, bo ja pierwszy raz byłem w 2010 w Japonii, to tam jeszcze bardzo mało obcokrajowców tak było i no był ogromny wybór. No a później byłem kolejny raz, to był 2017 i no i było już widać, że no Tokio tam zostały ta biblioteka została spustoszona przez obcokrajowców, ale jakbyś poszedł na przykład do Tower Records, to do 8-piętrowego sklepu muzycznego, gdzie na każdym piętrze masz oddzielny gatunek muzyczny, no to tam masz nowe płyty, masz mnóstwo, masz oddzielne katalogi. To jest tak jak, wiesz, w poszukiwaniu Świętego Graala. Nie ma tego, nigdzie nie umiesz tego znaleźć, ale w Japonii, jak widzisz te półki, to po prostu robisz takie kocie oczy i patrzysz na swój portfel i się zastanawiasz, no dobra, czy mogę przez tydzień nie jeść w Japonii, co jest, to nie można czegoś takiego robić. W Japonii w pierwszej kolejności trzeba mieć osobny budżet na jedzenie, a drugi budżet na płyty. Jeżeli płyta bądź na jakieś inne rzeczy, jak jesteś jakimś kolekcjonerem bądź zbieraczem,
Tak więc ja pamiętam, że to z tego wynikało. Natomiast trzeba pamiętać, że Tokio jest zawsze oblegane, ale jakbyś pojechał, nie wiem, do Kyoto, Nagoi, Osaki, może jeszcze innych miejsc, to pamiętajmy o tym, że tam jeszcze jest Bookstore, Book Off, mnóstwo innych takich jeszcze pobocznych, gdzie kupisz te używki. Tam głównie chodziło mi o używki, bo ja też zbieram, kupuję płyty używane z Japonii, bo tam jest jakość, jak oni dbają o te używane, to prawie jak nowe wyglądają, a przebitka jest czasami tam trzykrotnie mniejsza, jakbyś miał kupować oryginalną płytę, bądź już nie jest dostępna ta płyta. No tak. No ale tak czy inaczej, jeśli wracamy do tego kolekcjonowania albumów z muzyką do gier, może rzeczywiście jest prawdą to, co ty mówisz, że warto zbierać takie nośniki, że one się kiedyś gdzieś przydadzą, że będziemy mogli je oddać. Tak samo jak z książkami. Ja mam całe regały zawalone książkami. Niektóre z nich już po prostu nie czytam, no bo już je przeczytałem raz, czy drugi raz, czy nawet 15. I zbieram się również do tego, żeby je oddać do biblioteki, bo są mi one po prostu niepotrzebne. Myślę, że z muzyką do gier byłoby mniej więcej w taka sama sytuacja. No ale właśnie, no, ja nie widzę u siebie takiej potrzeby. Nie widzę u siebie takiej potrzeby posiadania kolejnych rzeczy, które po prostu zajmowałyby mi miejsce i nie wiem, wracałbym do nich raz na ruski rok. Może niektóre albumy, może niektóre jakieś nawet serie bym nawet do siebie przytulił. Ale obawiam się, że one by po prostu stały. Nie chciałby mi się szukać odtwarzacza płyt CD. Nie chciałby mi się, wiesz, wyjmować tej płyty, wkładać do tego nośnika, szukać odpowiedniego... Ale coś ci Ale ci przeszkodzę, bo masz PlayStation 4. O Jezus, no. To nie jest to samo. PlayStation 4 służy do gier. I tego ale możesz odtwarzać. Słuchaj, no, to jest centrum multimedialne, tak? Możesz słuchać muzyki. Natomiast to powiem ci to w ten sposób. Chyba poza gramofonem, który jest właśnie takim urządzeniem, do którego mogę usiąść raz w tygodniu, żeby odpalić tę muzykę i po prostu się wyciszyć i niech muzyka gra w tle i ja się będę wyciszał razem z nią. Ale jeśli miałbym wybierać między opcją właśnie tą cyfrową a fizyczną, na tę chwilę jednak wygrywa u mnie cyfra. To jest mniej więcej ta sama sytuacja co z grami. Fajnie, że mam u siebie pudełka, które leżą i się kurzą, fajnie wyglądają, ale no, po pewnym czasie jednak widzisz, że masz dosyć. Zresztą widzę tę różnicę, że mam na przykład, nie wiem, powiedzmy 10 gier na Switcha w pudełku, a mam 50 gdzieś u siebie zapisanych na koncie i mogę do nich wrócić kiedykolwiek i nigdy mi stamtąd nie znikną. I z muzyką jest podobnie. No tylko znowu wracamy do tego problemu z serwisami streamingowymi, że albo wrzucają albumy mocno okrojone, albo jakość jest straszna, albo no, wracamy ponownie do tego problemu pod tytułem, że artyści są słabo opłacani. No ale jest jeszcze ta druga właśnie opcja, czyli taka, że po prostu wydawca czy sam kompozytor wrzuca swój własny album, czy to u siebie na stronę i poprosi o jakiś donate PayPalem czy na Bandcampa i tam też możemy ją kupić za dowolną cenę. Bardziej w tę stronę bym się skłaniał. Jedynej chyba tak naprawdę właśnie rzeczy, której bym żałował, to, że to, co powiedziałem wcześniej, to, że te albumy powoli znikają, zwłaszcza tych starych gier, i widzę, że na przykład te albumy z Suikodenem gdzieś jeszcze są, gdzieś jeszcze krążą, na przykład po eBayu, ale raz, jest ich powoli coraz mniej, a dwa, że kosztują krocie. I to jest chyba taka będzie coś, co będzie mnie chyba trochę ścigało moje sumienie, że mam tę muzykę do Suikodena gdzieś u siebie na dysku, ale nie mam jej fizycznie w ręku, tak? Jako największy fan tej serii nie mam jej gdzieś u siebie fizycznie obok siebie. Smutne to. Smutnie zakończyły. Nie no, słuchaj, no urodziny będziesz miał coś, czas z tym zrobić, tak, więc co ja tutaj mogę powiedzieć? Dokładnie. Mariusz, słuchaj, czy jeszcze do tego tematu chciałbyś
coś dopowiedzieć? Może jakieś podsumowanie, jakieś weselsze dla naszych słuchaczy? O, weselsze. Czy słuchajcie, jeżeli już teraz kolekcjonujecie i wiemy, jakie są teraz czasy, ale jeżeli macie taką możliwość dalej inwestowania w tą kolekcję, no to nie zaprzestawajcie, bo też to umówmy się, że to jest trochę taka inwestycja na przyszłość, bo sądzę, że później za kilkanaście, kilkadziesiąt lat znajdą się inni kolekcjonerzy, którzy będą chcieli też od was kupić te płyty, tak więc możecie na tym zyskać, jeżeli też po części tak myślicie o kupowaniu muzyki, no ale też w pierwszej kolejności to jednak jest ten sentyment. Ten sentyment, jeżeli się spędzało dużo czasu z daną grą i ta muzyka gdzieś tam utknęła w pamięci, czy po prostu jest sama w sobie z dobrą muzyką, bo na przykład nie grało się w grę, mam takie ścieżki dźwiękowe, że ja też nie udało mi się we wszystkie gry zagrać, ale bardzo sobie cenię tą muzykę. I sądzę, że od tego trzeba też po części wyjść, żeby jeżeli lubicie daną grę i bardzo wam utknęła w pamięci ta muzyka, no to warto zainwestować w ten soundtrack i nie czekajcie na to, że on się pojawi na Spotify, tylko jeżeli jest już w wersji fizycznej, to po prostu korzystajcie. Zachęcamy tutaj z Pawłem. Zachęcamy z Pawłem, żeby jednak zainwestować i kupić, choćby jakbyście mieli tylko jeden soundtrack w kolekcji, to czemu nie? Nie, Pawle, no sądzę, że chyba z tej listy, którą mieliśmy przygotowaną, to chyba wszystko, tak? Czy coś ominęliśmy? Tak mi się wydaje, że to już wszystko. No mówię, troszkę się smutno zrobiło z mojej strony, no ale... Nie! Ale to jest prawdą to, co ty teraz powiedziałeś, że ja może jedną rzecz tylko dopowiem, że ta muzyka do nowych gier, ona gdzieś będzie dalej, ona będzie wszędzie dostępna, tak? Po Medium możemy zobaczyć, że była rozsyłana po wszystkich możliwych serwisach streamingowych i chyba będzie fizycznie wydana, czy mi się tylko... Będzie na winylu. Będzie na winylu Black Screen Records. Więc dokładnie, te nowe gry dalej będą miały tę drogę do tego, żeby pochwalić się swoją muzyką. Jeśli chodzi o te dawne tytuły, no to tutaj trzeba się trochę pogimnastykować i przeczesać internet. Może znajdzie się taka osoba, która akurat wystawi dany album i na aukcję, albo traficie na taką stronę sklepu, która zajmuje się sprzedażą takich albumów. Ja zachęcam do, jeżeli szukacie jakichś starych tytułów, bo tutaj na przykład wspomniał Paweł o Guns of Suikodenie, to nie wiem, czy pamiętasz na Mandarake, bo Mandarake, o którym też powiedziałem, to jest sieć bardzo popularnych sklepów w Japonii, która prowadzi sprzedaż albo to gadżetów związanych z jakimiś grami, bądź z animacją japońską, mangi, komiksy, bym tutaj wymieniać mi skończoność i też oprócz tego muzykę. I można na ich stronie, oni online prowadzą z wysyłką do Europy, czyli tutaj też do Polski. Ja już tam kilka płyt udało mi się, chociażby Power Stone, muzykę z Power Stone'a, czy z pierwsze wydanie Final Fantasy Crystal Chronicles. Tak więc bardzo zachęcam i tam czeka na mnie tęczu pierwszy, tylko że cena jest jaka jest, nie jest jeszcze tragicznie, natomiast pamiętam, że ci wysłałem, że Guns N' Roses i Godena mieli za 500-600 jenów, czyli to wychodzi, nie wiem, tam w okolicach niecałe 30 zł, no nie, przepraszam, 1000 jenów gdzieś około soundtrack kosztował, no to jest 30 ileś tam, 5-6 zł plus przesyłka, czyli za soundtrack z tej zacnej gry kupicie może gdzieś w okolicach 60-70 zł. Natomiast jeszcze oprócz tego, że jest Mandarek, jeszcze jest nasze Allegro. Ja na przykład mam taką historię, nie przygotowałem sobie tej płyty, ale gdzieś 10 lat temu, jak kolekcjonowałem muzykę Silent Hilla, to no, mogłem zapomnieć, żeby kupić z pierwszej części muzykę Silent Hilla, ale te wydanie te japońskie, bo to za jakieś ogromne pieniądze, to jest to szkoda pieniędzy wydawać na ten soundtrack. Później mi się udało na szczęście w tej takiej dużej kolekcji kupić,
ale na Allegro udało mi się wersję europejską, bo była europejskie wydanie tej ścieżki dźwiękowej. Tak, i słuchaj, to były za naprawdę, nie wiem, niewielkie pieniądze kupiłem. Nie wiem, czy to było 30 zł, 40, a teraz ten soundtrack to jest wart no na pewno kilkakrotnie więcej. Tak więc wydanie europejskie było z pierwszej ścieżki dźwiękowej Silent Hill i mam, tak więc naprawdę poszukajcie też na Allegro. No i też nie zapominajmy, że muzyka z gier jest dodawana do niektórych limitowanych edycji. Najczęściej to są jednak selekcje najbardziej popularnych utworów. Dalej nie jest to pełny soundtrack, ale zdarzają się, chociażby Blizzard tak robi przy swoich takich limitowanych edycjach o World of Warcraft albo Diablo. Czekam na Diablo Resurrection i mam nadzieję, że będzie jakaś wersja, może poza wersją limitowaną, będzie wersja, że będzie można kupić albo to na winylu, czy na płycie CD, chociaż to wątpię. Jednak tak jak mu powiedziałem, można kupić też przy jakichś takich różnych edycjach. Tak więc jest mnóstwo możliwości, tylko no, dla chcącego nic trudnego tutaj. Jeżeli macie jakiś budżet, który możecie w ciągu miesiąca sobie przeznaczyć na kupno chociażby tej jednej płyty, no to w skali roku to już macie 12 płyt. O Jezus, no cóż, pogadaliśmy o tych albumach. Takie wspomnienia. Jak takie na wspomnienia były. Mam nadzieję, że ten temat, kiedyś do tego tematu wrócimy, może też z udziałem gościa, który mógłby też ze swojej punkt widzenia, może takiego troszeczkę przeciwnika wydań fizycznych, bo to byłoby ciekawe zderzenie światów i jakby samego podejścia, ale mam nadzieję, że naszym widzom, słuchaczom i słuchaczkom się podobał ten odcinek podcastu Ultra dla nas nostalgiczny. Ja jeszcze może podam taką malutką anegdotkę, jak to wygląda u mnie z muzyką, z albumami w ogóle. Ja kiedyś co roku jeżdżę na urlop, na wakacje do Zakopanego, bo mam taką, no cóż, bo tak po prostu wyszło, to jest taka rodzinna tradycja. I był jeden sklep na Krupówkach, który trudnił się w sprzedaży właśnie płyt CD i kaset właśnie magnetofonowych z muzyką. Ja tam zawsze kupowałem czy to kasety, czy płyty z muzyką zespołu Red Hot Chili Peppers. Zawsze ja tam przychodziłem, zawsze jakaś tam płyta była, zawsze jakaś kaseta była. Obok był również sklep z koszulkami, gdzie też kupiłem sobie koszulkę z Red Hot Chili Peppers, nieważne. Kilka lat temu poszedłem do tego samego miejsca, gdzie ten sklep był i był już zamknięty. Na jego miejscu pojawiło się coś zupełnie innego. Już nawet nie pamiętam. To był chyba jakieś oscypki. Wiesz co? Chyba to były jakieś pamiątki, ale to wiesz, takie chińskie badziewia. Chyba to doskonale oddaje mój pogląd na to, jak wygląda z rynkiem płyt muzyki. Że jest ten sentyment, że i rzeczywiście idziesz do takiego sklepu, że kupujesz muzykę do swojego ulubionego zespołu, czy do swojej ulubionej gry, czy serii sprzed iluś lat, ale po pewnym czasie czas przychodzi i spycha to jednak wszystko na bok. No cóż, tak wyszło. Mamy rok 2021, czas dalej gna do przodu i no, zobaczymy, co ta przyszłość przyniesie. Może CD-ki dalej będą istniały, może już nie. Nie, no dlatego szczególnie w tych czasach zachęcamy tutaj z Pawłem i chyba cała nasza redakcja podpisuje się po to, żeby wspierać artystów. Dokładnie. Szczególnie teraz, bo oni tego bardzo, bardzo potrzebują. Niezależnie od tego, czy kupujecie muzykę w formie fizycznej czy cyfrowej, zawsze warto sypnąć groszem. Groszem. No bo cóż, taką mamy sytuację, taki mamy klimat. Dobrze, Mariusz, bardzo Ci dziękuję serdecznie. Słuchajcie, to był kolejny odcinek podcastu Słuchaj Gier, czyli oficjalnego podcastu GameMusic.pl. Z tej strony żegna się z Wami Paweł Dębowski, a z drugiej strony... Jak zawsze w pas kłania się Mariusz Borkowski. Nie ukłonił się, kłamie. Dobra.
Skłoniłem się, nie kłam. Słuchajcie nas na Spotify, na Google Podcast, na Apple Music. No i również słuchajcie nas na YouTubie. Zapraszamy również na naszego Discorda na dyskusje, rozmowy i wspólne. Tak, bo tam się strasznie dużo dzieje. Mało gramy w Monster Huntera. Bardzo mało, mówię od razu, tak, ale... bardzo mało gramy. Ale naprawdę bardzo dużo się dzieje. Mamy fantastyczną społeczność i tutaj wszystkich chcielibyśmy na pewno też z Pawłem serdecznie pozdrowić i podziękować, że się dzielicie też swoją wiedzą i swoimi spostrzeżeniami. Też dziękujemy wam za wasze komentarze, lajki, dislajki. One są dla nas bardzo ważne, bo chcemy ten podcast rozwijać, chcemy zapraszać interesujące persony, które, z którymi byśmy chcieli poruszać też bardzo ważne tematy związane około growe i też około muzyczne, tak więc bardzo serdecznie z góry dziękujemy za te wszystkie wyświetlenia, za wszystkie subskrypcje. One są dla nas bardzo ważne, bo dzięki temu wiemy, że to, co robimy z Pawłem, nie idzie na marne i ten czas nie jest też stracony. Dokładnie. Bardzo wam wszystkim serdecznie dziękujemy. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.